Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są w całej Polsce od 13 lat. Jak podkreślają organizatorzy, marsz jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych oraz poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Marsz organizowany jest również w Cieszynie. Na wydarzenie to zaprosiła wspólnota Miriam i Nikodem. Uczestnicy spotkali się na płycie rynku, gdzie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie. Zaproszeni goście podzielili się swoim świadectwem. O radości z życia mówił wraz z żoną m.in. Adam Kuźnik. Chcemy powiedzieć o tym, co przeżywamy w naszej rodzinie. Jesteśmy rodzicami trójki dorosłych córek i jednego dziecka, które poszło do nieba i jeszcze syna, który jest obecnie z nami w domu, nastolatek. No i przeżywamy rozumienie, jak świętować razem w tych dzisiejszych czasach, jak uczyć się przebywać razem w czasie, kiedy jesteśmy bombardowani przez media i kiedy musimy się bronić przed tym, żeby nie siedzieć cały czas przed telefonem. Pan Adam wraz z rodziną regularnie bierze udział w Cieszyńskim Marszu dla Życia i Rodziny. Co roku gromadzi ludzi, którzy chcą podziękować za to, że mamy szczęście być rodziną, mamy szczęście to, że zostaliśmy obdarzeni darem życia i dziękujemy za nie. Uczestnicy marszu tradycyjnie zatańczyli na płycie rynku Poloneza, po czym udali się na dziedziniec klasztoru sióstr Boromeuszek, gdzie odbył się rodzinny piknik z atrakcjami dla dzieci. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.